Widzowie zostawiają łapki w górę. Lutel. Bohaterskie bulwy. Dzień dobry moi drodzy, witam was dzisiaj w grze Let's School. W tym materiale zaproszę was do szkoły, w której sam będę dyrektorem. I zobaczymy, którzy z was do czegoś się nadają, a którzy do końca życia będą ślizgać się na skórkach od bananów. Oczywiście jest to gra, w której budujecie szkołę, zatrudniacie nauczycieli i przyjmujecie uczniów, starając się stworzyć dla nich jak najlepsze warunki do nauki. Albo najgorsze. To zależy od tego, co właściwie chcecie osiągnąć. Let's School miało wczoraj swoją premierę, więc jeśli po obejrzeniu tego filmu ta gra wam się spodoba, to możecie ją kupić korzystając z mojego linku, który znajdziecie w opisie i przypiętym komentarzu. Materiał sponsorowany. Moim zadaniem w tym filmie będzie stworzenie szkoły, do której każdy z was chciałby chodzić. Tak, jasne. I tak skończy się na torturowaniu was brakiem toalet. W każdym razie, w pierwszej kolejności wypadało stworzyć nowego dyrektora, którym oczywiście byłem ja, czyli Lutel. A skoro można tu nieźle się zabawić z kreatorem postaci, to zacząłem tworzyć najpiękniejszego dyrektora w historii. Mały, ale wariat. To znaczy szeroki. Widać od razu, że fan Elvisa. Albo Johnny'ego Bravo. Lubię placki! No, i tak oto prezentuje się finalna wersja najlepszego dyrektora. To teraz można zabrać się za uczniów. Moja szkoła będzie nosiła nazwę Bulwolandia. Ikony bulw tu nie ma, więc na herbie macie potężną łapę w górę. A co do stroju, to w mojej szkole nikt nie będzie chodził ubrany byle jak. U mnie musi być schludnie. I tak zaczęła się moja przygoda jako dyrektor jakiejś podrzędnej szkoły dla moich widzów. Przyjrzyjcie się uważnie, bo tak wygląda człowiek sukcesu. Już pierwszego dnia prawie mnie przejechano, ale jak zobaczyłem tę ruinę, to może to byłoby lepsze rozwiązanie. Jak zwykle mnie oszukali. Tyle dobrego, że miałem prywatną niewolnicę, to znaczy asystentkę. I tak, gra nie posiada niestety języka polskiego. Przynajmniej czegoś się nauczycie. Jedyna dobra rzecz w tej ruinie to majestatyczny napis Bulwolandia przy wejściu. Może ta rudera nie zachęca, ale spokojnie panie kierowniku, to się jeszcze posprząta. Na początek musiałem wybrać, co ja właściwie chcę tu robić. Poza torturowaniem moich widzów. Ostatecznie chciałem, żeby moi uczniowie znaleźli się wszędzie. Wiecie, opanowali cały świat i robili mi darmową reklamę. Niestety na początku musiałem zabawić się w sprzątaczkę i usunąć cały ten syf. Ogólnie w tej grze macie nawet mapę podzieloną na regiony, które musicie odkrywać za pomocą swoich uczniów. Czyli jednak zostaniecie niewolnikami. Co do pierwszych uczniów, to po drugiej stronie ulicy było osiedle pełne mało ogarniętych dzieci. Idealne na pierwszych niewolników. A ja już miałem zwidy i chyba witałem się z duchami. Oczywiście Bulwolandia zaczynała z ostatniego miejsca w rankingu, ale moim celem było zajęcie pierwszego miejsca. W końcu pojawili się pierwsi nauczyciele, których mogłem przyjąć do szkoły. Beznadziejny we wszystkim, zupełnie jak moi widzowie. Idealnie do siebie pasujecie. Jednak skoro mieli tu chodzić jacyś uczniowie, to wypadało zrobić im porządną klasę, nie? W wielkich bólach, ale ostatecznie cała szkoła została wysprzątana i wyglądała jak nowa. Wtedy odkryłem, że są tutaj piętra i sam mam nawet gabinet na pięterku. Z dziurą w ścianie, ale przynajmniej nie jest za gorąco. A gdy mój gabinet został naprawiony, mogłem śmiało usiąść przy swoim biurku i zająć się w sumie nie wiem czym. Jak widać, bycie niskim sprawia same problemy. Przy okazji odkryłem, że moja postać posiada jaja kota oraz pandy, więc od teraz szkolną maskotką jest żywa panda, która otrzymała imię jednego z moich widzów. Co cię to stał się pandą? A sama panda, cóż... Jaka jest, każdy widzi. Nadszedł w końcu ten moment, żeby zabrać się za stworzenie porządnej klasy. Wiecie, ja może was traktuję jak niewolników, ale będziecie chociaż wykształceni. Nie wiem co prawda, jak duże powinny być klasy, żeby uczniowie dobrze się uczyli, więc napakowałem krzesełek ile tylko się zmieściło. Żeby zachować pozory, jeszcze dopiększyłem te klasy. A co robiła ta panda, to w sumie nie mam pojęcia i niech tak zostanie. Sam siedziałem załamany na ławeczce, słuchając o czym gadają nauczyciele. Okazało się, że w klasie jest za ciemno i przydałyby się jakieś okna, co w sumie nie było złym pomysłem. A skoro klasa była już gotowa, mogłem przyjąć pierwszych uczniów z okolicy. I w mgnieniu oka pojawiło się 12 mało zdolnych dzieciaków, których trzeba było nazwać. Jednak wpierw mogłem popatrzeć, jak te patałachy są rozjeżdżane w drodze do szkoły i wpadłem też na genialny plan. Można tu położyć na ziemi skórki od bananów. To czas sprawdzić, kto jest na tyle inteligentny, żeby ominąć te pułapki. Wydaje mi się, że jest tego za mało. Człowiek chciał być sprytny i zrobił wszędzie labirynt z płotu. Ale oni i tak przeszli bokiem. Co nie zmienia faktu, że jak już wrócili na właściwe tory, to od razu zaliczali glebę. Ten płot okazał się mało przydatny. Nagle wszystkim zachciało się pić i w sumie mógłbym nic z tym nie robić, ale nie jestem z wyrolem. Jedyne co mogłem z tym zrobić, to postawić pomieszczenie, w którym wszyscy będą pić herbatę. Bo jakbyście jeszcze nie zauważyli, mamy tu dość azjatycki klimat. W międzyczasie przygotowałem też prosty plan lekcji. Każdego dnia będziecie uczyć się innego przedmiotu. W każdym razie obiecałem, że was dodam do tej gry, więc sprawdziłem sekcję komentarzy pod moimi filmami. Tym razem wybierając słowo dyrektor. Tak prezentuje się pierwsza szóstka moich uczniowidzów.
Niby miało być was 12, ale coś reszta się nie pojawiła. Początkowo wszyscy byli grzeczni, co najwyżej rozpowiadali jakieś plotki. Inni już pierwszego dnia mieli dość szkoły. Żeby poprawić wasze humory, postanowiłem wybudować wielkie boisko piłkarskie. Ledwo, bo ledwo, ale jakoś się zmieściło. Wypadało też postawić najważniejszy budynek w szkole, czyli sklepik, który był nie tylko małym kioskiem z głupotami, bo można było wejść do środka. Znajdźcie moje dobre serce, dostaniecie kilka lodówek z pićkiem. Co najważniejsze, w sklepiku decydujecie, co będzie sprzedawane. Niestety nie da się zmienić ceny, a szkoda, bo chętnie bym was oskamował. Później odkryłem, że wszyscy muszą tu korzystać z toalety, a na początku jedyna toaleta to jakaś buda na zewnątrz, którą w teorii chciałem usunąć, ale ciekawiło mnie, czy panda też skorzysta. W międzyczasie zaczęły się lekcje i jak widać, totalne z was biedaki, bo nie stać was nawet na zeszyt. A zboczona panda lubiła podglądać innych uczniów. Cóż, czy możemy to nazwać korzystaniem z toalety? Jeśli tak, to lepiej dalej nie patrzmy. Więc po prostu usunąłem tę budę. Wszyscy się wywalili i od teraz musieli trzymać. Nie polecam teraz picia herbatki. Żeby spełnić rosnące wymagania uczniów, musiałem postawić osobny budynek, w którym miały znaleźć się różne udogodnienia. Trochę później zatrudniłem nową nauczycielkę, która miała ewidentnie problemy z dotarciem do szkoły. Chyba będę musiał ją zwolnić. Chociaż sam smarowałem glebę. Co ciekawe, pani jeszcze nie zaczęła pracy, a wszyscy już skończyli robotę i naukę w tym dniu i zaczęli wracać do domów. I w sumie pani też w końcu uznała, że wystarczy na dziś tego tarzania się po ziemi i po prostu sobie poszła. To się nazywa powołanie. Ale co ważniejsze, mogłem przyjąć 4 nowych uczniów do mojej szkoły. A skoro zaczynał się nowy dzień, to trzeba było dodać kolejne pułapki. Jak widać, pani z wczoraj znów będzie miała problem. I żeby potwierdzić, że nie jestem z wyrolem, zbudowałem wam długaśne dormitoria. Może nie ma tu wiele miejsca, ale upcham jak najwięcej uczniów dzięki łóżkom piętrowym. Przypomniałem sobie, że dodałem nowych uczniów, więc wszystkich ponazywałem odpowiednio. Co może pójść nie tak, gdy jesteś nauczycielem o tak niskim wzroście? Na przykład uczniowie mogą cię nie zauważyć, gdy będziesz stać za biurkiem. Zawsze mówiłem, że bycie nauczycielem to nie jest prosta praca. W trakcie lekcji niejaki Tur 2.0 miał bardzo ważną sprawę. Okazało się, że jest głodny. Ale przecież masz sklepik, ty gruba bulwo. Jeszcze wszyscy zaczęli mieć problemy z chodzeniem, bo musieli trzymać. No może jednak jestem z wyrolem. A co do sklepiku, to w sumie się nie dziwię, że nikt nie chciał tu kupować. Czemu mam wrażenie, że tutaj nikt nie jest zadowolony? No dobra, dyrektor jednak jest zadowolony. I tak, odkryłem, że mogę sterować samym sobą. Te spodnie już długo nie wytrzymają. Wszystkim tutaj jakoś dziwnie się spieszy. Nie wiem, o co chodzi. W końcu zrobił się poważny problem. Uczniowie zaczęli strajkować z powodu braku toalet. Zawsze mogę was stąd wyrzucić. Pomyślał dyrektor i od razu zrobiło mu się weselej. Poza brakiem toalet zaczynał nam się zbierać brud i to też ludziom się nie podobało. To co robisz? Wysyłasz uczniów na wycieczkę do innej prowincji, żeby zajęli się czymś pożytecznym. Podróż została brutalnie przerwana przez spotkanie z kotem, za którym moi uczniowie poszli i znaleźli w krzakach torbę z kamieniami. Dzięki kocie! Jak widać, czekają na was dziwne przygody. W końcu uczniowie dotarli bezpiecznie do nowej lokacji, w której znajdował się sklep, gdzie można było kupić nowe produkty do sklepiku szkolnego. A także kolejne osiedle, na którym było pełno niewol, to znaczy potencjalnych uczniów. A ja miałem już dość bycia z wyrolem i postanowiłem wybudować w końcu łazienki. Co ciekawe, pierwszym gościem była panda, która weszła do damskiej łazienki, więc chyba znamy jej płeć. No, tyle dobrego, że potrafi się zamykać. Niestety, uczniom nie podobało się, że dalej było brudno. W każdym razie, jak to w szkole, moi widzowie dalej się uczyli, korzystali ze sklepiku i brzydzili się chodzić po korytarzu. I tak mijały kolejne dni. Szkoła dalej się rozwijała. A ja odkryłem, że na koniec tygodnia uczniowie mają egzamin. A obecnie nie wyglądało na to, że ktoś może go zdać. Jak zwykle grube bulwy za słabo się uczą. Żeby trochę uratować sytuację, zbudowałem pokój szkoleniowy dla moich nauczycieli. Może jak będą lepiej uczyć, to grube bulwy coś zrozumieją. Niestety egzamin zbliżał się nieubłaganie. Zostały tylko 2 lekcje. A tu dalej mieliśmy syf. Ewidentnie moim widzom nie podobało się, w którym kierunku zmierzała ta szkoła. Tutaj to nawet ja nie chcę wiedzieć, co to jest. Nastał w końcu ten smutny moment, w którym moi widzowie musieli zabrać się za pisanie egzaminu. To nie może się dobrze skończyć. Oczywiście od razu przyszły wyniki i okazało się, że zdała tylko jedna osoba. A moja szkoła otrzymała aż 2 punkty. Jedyny, który zdał, to samocho, w pełnej nazwie samochodzik. Reszta to beznadziejne grube bulwy. Z tymi 2 punktami to ja nigdy nie zawojuję w szkolnictwie. Gorzej już być nie może, nie? Ale spokojnie, bo rozpoczął się nowy tydzień, a to oznaczało nowych uczniów, którym musiałem przydzielić osobną klasę. Plan lekcji też został trochę zmieniony, żeby więcej uczniów miało szansę na zdanie egzaminu. Kolejny problem, poza brudem i smrodem, z którym musiała mierzyć się moja szkoła, to zbyt wysokie temperatury, więc trzeba było zainwestować w klimatyzację. I takie wiatraki na suficie. Niby jak się kręcą, to jest chłodniej. Tu się chyba coraz więcej grzyba robiło. A z racji, że zaczął się nowy semestr, musiałem wygłosić przemówienie. Nawet mi dali jakiś stolik, na który mogłem wejść, żeby ktokolwiek mnie zobaczył. Przemówienie zacząłem od miłych słówek i po prostu wszystkich kulturalnie przywitałem.
Później nie było tak wesoło, bo powiedziałem wprost, że jesteście beznadziejni i nie umiecie napisać porządnie egzaminu, co nikomu się nie spodobało. Na koniec powiedziałem jedno wielkie kłamstwo, ale ciemny lud to kupi, nie? W końcu odkryłem, co zrobić z brudem. Wystarczy postawić takie szafki ze sprzętem do sprzątania. Niby w wolnej chwili uczniowie mają sami sprzątać. Frajerzy. W końcu wypadało też wysłać widzów do odkrywania kolejnych terenów. W sumie zastanawia mnie, dokąd zmierzał dyrektor każdego wieczoru. Czy rzeczywiście miał gdzie spać? I czy zależało mu w ogóle na życiu, patrząc, jak beztrosko przechodził przez ulicę? Z ciekawszych rzeczy, pewnego dnia moi uczniowie zostali przyłapani na czytaniu nieodpowiedniego magazynu, więc wysłałem szybko najbliższego nauczyciela, żeby się tym zajął. Niestety niektórzy są za bardzo pobłażliwi. Ja bym za takie coś od razu wyrzucił ze szkoły. A co do udogodnień? Uznałem, że wypada w końcu zbudować stołówkę. I to taką na zewnątrz, w której serwowany był czarny chleb. Pewnie spalony. W międzyczasie uczniowie odkryli nowy teren, gdzie znajdowała się konkurencyjna szkoła. Ja tam konkurencji nie lubię, więc pogorszyłem nasze relacje najmocniej, jak tylko się dało. W ogóle okazało się, że tu można prowadzić handel międzyszkolny. Mogłem na przykład wymienić nauczyciela za uczniów. Czyli wchodził tu w grę handel żywym towarem. Niestety kolega za bardzo się na mnie obraził i nie chciał handlować. Może innym razem. Jeszcze będzie chciał kupować mój spalony chleb, którym tak wszyscy się zajadają. Niektórym od tego chleba to chyba zaczynało odbijać. Kasperowski był widocznie bardzo szczęśliwy. I tak mijały kolejne dni w mojej szkole. Zacząłem nawet ściągać uczniów z innych rejonów, więc musieli dojeżdżać rowerami. I człowiek chce naprawdę dobrze i robi co tylko się da, żeby uczniowie się lepiej uczyli. Więc ma naprawdę duże oczekiwania, gdy dochodzi do egzaminu. Ale te grube bulwy dalej nic nie potrafią, bo tylko dwie osoby zdały. Samochodzik i SKM.pl okazali się trochę inteligentni. Znowu trzeba było zrugać tych darmozjadów. Jak widać, w tej szkole nie może być normalnie, bo nagle wybuchł pożar, a pani, która za to odpowiadała, po prostu uciekła. Jednak miałem wszystko pod kontrolą, bo postawiłem sprzęt do gaszenia i osobiście, no dobra, z innymi osobami rzuciłem się do ratowania budynku. Kilka chwil później wspólnymi siłami udało się ugasić pożar. I dalej starałem się zrobić wszystko, żeby te grube bulwy zdały. Jednak nauka nie była im w głowie. Na szczęście szybko przeszły im głupoty, bo zaczęło się trzęsienie ziemi. Sam siedziałem na zewnątrz dość wystraszony. W końcu sytuacja się uspokoiła i poza rozwalonymi ławkami nie było żadnych problemów. A kolejny egzamin już się zbliżał. Jednak dzięki dobrym zmianom w planie lekcji, tym razem wielu uczniów miało szansę na dobry wynik. I gdy nastąpił ten moment, mogłem się w końcu cieszyć, bo wszyscy zdali. Jednak nie jesteście tacy beznadziejni. Niektórzy ukończyli już całkowicie szkołę, więc trzeba było zrobić z nimi zdjęcie. Przyznaję, macie tu wiele opcji do wyboru. No, pozycja na martwego, wkurzonego dyrektora rzucającego się przed siebie brzmi jak dobry pomysł na zdjęcie. Na pewno tę szkołę i tego dyrektora zapamiętacie na długie lata. A resztę można było sprzedać innej szkole za placek jabłkowy. Serio, wszystkich pozostałych uczniów oddałem za ten pyszny placek. Ja z grubymi bulwami się nie patyczkuję i traktuję je bardzo przedmiotowo. Dawaj łapkę w górę, albo cię sprzedam na wolnym rynku.